Siema, za namową mojej córki Natalki, nagramy krótki drugi filmik na temat biokominka. Słuchajcie, w poprzednim filmie, który był nagrany ponad rok temu, pokazywałem wam, jaką temperaturę osiąga kominek, czy grzeje, porównywałem temperaturę przed rozpaleniem ognia po. Także wilgotność w trakcie. Możecie sobie zobaczyć filmik na moim kanale. Teraz krótko, nagrywam małe ostrzeżenie. W poprzednim filmiku było widać, że kamienie ustawione miałem między paleniskiem a szybą. Spowodowało to przykre konsekwencje, szyba pękła, pomimo że jest to szyba specjalna z hartowanego szkła. Pękła, uszkodziła narożnik. No Suma suma, wiedziałem, że jest blisko, jest duże ryzyko, no ale brałem to pod uwagę, szyba generalnie pęknąć nie powinna. W odpowiedzi od producenta dostałem informację, żeby nie układać kamieni. Między szybą a paleniskiem, gdyż grozi to pęknięciem właśnie tejże szyby. Także, jak teraz widzicie, kamienie są ułożone tylko za paleniskiem. Nie polecam układać ich z przodu, bo można się no, nieciekawie rozczarować. W sumie to tyle chciałem Wam powiedzieć. Więc kamyczki z tyłu i będzie gitara. A kominek, jak kominek. Świetna zabawa, świetna sprawa. Bardzo miła atmosfera, bardzo przyjemnie w domu, polecam. Wszystkim na razie, cześć.